Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek. Zapraszam na wydarzenia sportowe. Młodzi reprezentanci klubu Legion Głogów pod okiem Macieja Dominczaka mają okazję zaprezentować swoje umiejętności na Mistrzostwach Świata Muay Thai w Tajlandii. Młodzi reprezentanci klubu Legion Głogów mają okazję zaprezentować swoje umiejętności na Mistrzostwach Świata Muay Thai w Tajlandii. Ogromne wyróżnienie dla tych właśnie zawodników, jednakże ministerstwo nie dotuje tak młodych roczników. Stąd nasza akcja zbiórki środków właśnie na wyjazd tych młodych ludzi właśnie do Bangkoku. No, potrzebne jest na nasz wyjazd na te mistrzostwa około 30 tysięcy. Wiadomo, że trzeba wtedy poruszyć niebo i ziemię, wszystkie źródła rodziców, rodziny, jak również no, znajomych, czy to klubu, czy ogólnie i moich, i różne firmy w tym uczestniczą. Tutaj właśnie odnośnie tej zbiórki apel właśnie o wsparcie naszego wyjazdu, o wsparcie tych młodych ludzi, dążenie do ich celów, do ich marzeń, bo nie ukrywam, że to jest no podróż życia. Pomoc dla zawodników w celu zrealizowania sportowych marzeń znajdziemy. Na naszym fanpage'u, na Facebooku, na Legionie można bez problemu znaleźć tą zbiórkę. Również na moim, Maciej Dominczak, jeżeli by ktoś jeszcze nie wiedział. Są linki właśnie do tych stron, gdzie można bezproblemowo wpłacać pieniążki, jeżeli ktoś nie chce w ten sposób. Również można odnaleźć do mnie kontakt na tej stronce, można zadzwonić, można jakoś nawet się ze mną mówić, nie mam problemu, podjadę w każde miejsce. Mimo młodego wieku szanse na wyjazd mają utytułowani zawodnicy. Na ich koncie znajdują się tytuły Mistrzostw Polski Muay Thai, kickboxingu, a także medale z imprez międzynarodowych. Podjęliśmy się tego wyzwania. No i działamy. Działamy, myślę, że przy pomocy państwa, jak i również wielu instytucji i firm uda nam się zebrać tę kwotę. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej podał terminarz rozgrywek pierwszej ligi na sezon 2017-2018. Rozgrywki rundy jesiennej rozpoczną się 29 lipca. Miecz rozpocznie sezon wyjazdowym meczem z Rakowem Częstochowa. Tydzień później w pierwszym meczu domowym Legniczanie podejmą GKS Katowice. Co ciekawe, z tymi zespołami Legniczanie rozegrają również sparingi w ramach przygotowań do nowego sezonu. Z Rakowem będziemy grali pierwszy sparing, ale na pewno to taki pierwszy początek dopiero okresu przygotowawczego. Na pewno będzie trudno powiedzieć cokolwiek jeszcze o rywalu czy o nas, bo dopiero wkraczamy w te przygotowania. Natomiast ostatni sparing planowaliśmy z GKS-em Katowice, no zobaczymy, jest tam inne jeszcze rozwiązanie, które możemy to zamienić ze względu na to, że wiadomo, jeżeli się gra pierwsze jedną czy dwie kolejki z najbliższym przeciwnikiem, to warto mimo wszystko zmienić. Ale to zobaczymy, dopracujemy. Myślę, że terminarzem nie ma co się przejmować. Trzeba się przede wszystkim dzisiaj przejąć tym, żeby dobrze przygotować się do sezonu, żeby być w formie już od początku, od pierwszego meczu. Być może do legnickiej ekipy przed nowym sezonem dołączy napastnik. Zobaczymy, jak oni się spiszą. Też mamy swoje typy jeszcze nazwiska i piłkarzy, którzy być może skusimy ich tutaj, żeby grali w Legnicy. Także te rozmowy są prowadzone na spokoju. Nie ma co tutaj, ja wiem, że ten okres może nie jest długi, że to wiadomo, najlepiej mieć od razu wszystkich i zgrywać zespół, ale te ruchy muszą być przemyślane, nie mogą być pochopne, tak na tyle przemyślane, żeby wiadomo, pasowali ci zawodnicy do naszej koncepcji, jeżeli chodzi o grę. Runda jesienna zakończy się 26 listopada. Przygotowania do nowego sezonu Lotto Ekstraklasy nabierają tempa. Zawodnicy KGHM Zagłębia Lubin walczą o miejsce w składzie przed nowymi rozgrywkami. Lubinianie mają za sobą pierwsze mecze kontrolne. Miedziowi zagrali m.in. z mistrzem Izraela Hapoelem Berszela, przegrywając 1-2. Z pewnością szkoda w pierwszej połowie sytuacji bramkowych, które mieliśmy, bo strzelenie bramki na pewno ułatwiłoby sposób grania. Tak? Myślę, że tę bramkę powinniśmy w pierwszej połowie zdobyć. I faktycznie po przerwie taki moment, w którym zdecydowanie HPL zdominował nas i można powiedzieć, że przetrenowaliśmy solidnie obronę, ale też mieliśmy problemy określone, między innymi z utrzymaniem się dłużej przy piłce. No, szkoda, że bramka na 2-1 już w końcowych minutach i że nie starczyło tego czasu, żeby jeszcze o coś tutaj więcej się pokusić, o większą liczbę bramek.
Jak zapewnia sztab szkoleniowy, każdy z zawodników Zagłębia dostanie swoją szansę. Na pewno rozpoczyna się rywalizacja, walka o swoje miejsce w tej drużynie, o walka o pierwszą jedenastkę. No i chcemy zapewnić zawodnikom takie warunki, aby mogli pokazywać swoje umiejętności. W środę 5 lipca KGHM Zagłębie Lubin zagra mecz kontrolny z Krakowią. Spotkanie transmitować będzie nasza telewizja. To już wszystko w wydarzeniach sportowych. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia.